Jak przesłać swoje złotówki na giełdę BitBay oraz jak zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, to zobaczycie w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak kupować swoje pierwsze kryptowaluty na giełdzie BitBay za polskie złotówki oraz jak w tym celu przesłać swoje pieniądze z konta bankowego. Na giełdy BitBay i nie popełnić podstawowych błędów, które bardzo często się zdarzają. Także, jeżeli będziesz korzystał z tego filmu jako filmu instruktażowego, to pamiętaj o tych kilku rzeczach, które Ci później powiem. Na początek pamiętaj, że wszystko, co usłyszysz w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a jest to tylko i wyłącznie film instruktażowy. A jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś początkujący w świecie kryptowalut, także zapraszam cię do pobrania mojego całkowicie darmowego poradnika, w którym znajdziesz takie informacje jak logowanie się na giełdach, zakładanie portfeli oraz bardzo dużo informacji, które pomogą ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku twojej edukacji. A jeżeli nie wiesz jak zarejestrować się i jak przejść weryfikację na giełdzie Bitbay, to w miejscu na opis pod tym filmem znajdziesz link do filmu, który właśnie pokazuje, jak założyć konto i poprawnie zweryfikować swoje konto na tej właśnie giełdzie. Także zapraszam do oglądania. I jeżeli podoba Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz przyciśnij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Jeżeli masz jakieś pytania co do zakupu czy sprzedaży kryptowalut, lub pytania o portfele, czy jakieś inne kwestie związane z kryptowalutami, to śmiało zostaw je w komentarzu pod tym filmem, a postaram się na nie odpowiedzieć. Przechodzimy na stronę bitbay.net oraz wchodzimy w Zaloguj. W tym miejscu wpisujemy swój adres e-mail lub login, który ustawiliśmy sobie przy zakładaniu konta. Następnie wpisujemy swoje hasło i klikamy Nie jestem robotem. Zaloguj. Jeżeli użyłeś aplikacji Google Authenticator do zabezpieczenia swojego konta, tak jak to polecałem w poprzednim filmie przy zakładaniu konta na giełdzie BitBay, to tutaj musimy wejść teraz w aplikację na telefonie i przepisać kod właśnie z tej aplikacji. Po poprawnym zalogowaniu otworzy nam się dashboard giełdy, i tutaj możemy kupować, sprzedawać kryptowaluty oraz przelewać nasze pieniądze z konta bankowego. Już pokazuję Wam, jak to robić. Żeby zasilić nasze konto. Polskimi złotymi, w tym celu musimy przejść w portfele. Następnie, w wyszukiwarce wpisać PLN oraz klikamy na PLN. Lub ja tutaj mam utworzony mój taki portfel pod nazwą Mój. Jest to portfel z polskimi złotówkami. Tu mamy dwie opcje do wyboru: Poczta Polska oraz przelew bankowy. Ja w tym celu wybiorę przelew bankowy, ponieważ jest on znacznie tańszy niż przelew przez Pocztę Polską. I nie wymaga wychodzenia z domu. Także klikamy przelew bankowy, i tutaj pokazują nam się dane do przelania pieniędzy z polskiego konta bankowego. I tak jak możemy przeczytać, tytuł wykonywanego przelewu musi być dokładnie taki sam jak podany powyżej. Czyli ten tytuł to jest bardzo istotne i bardzo dużo ludzi nie wpisuje tego tytułu, bądź go przekręca. Najlepiej go skopiować i wkleić podczas robienia przelewu, ponieważ gdy wpiszemy go źle, bądź go nie wpiszemy to nasze środki nie zostaną zaksięgowane. No i będziemy musieli wtedy indywidualnie kontaktować się z obsługą giełdy, żeby ten przelew w końcu został zaakceptowany. Także pamiętajcie, żeby wszystkie te dane dokładnie przepisać podczas robienia przelewu. I teraz robimy nic innego jak normalny przelew, tak jak przelewamy pieniądze gdziekolwiek indziej, czyli wchodzimy na stronę naszego banku, logujemy się oraz robimy przelew na wszystkie te dane, które są tutaj zawarte. Ja nie będę wam tego pokazywał, ponieważ wydaje mi się, że każdy wie jak zrobić przelew z konta bankowego. Odczekałem w sumie równe 24 godziny i możemy zobaczyć, że moje środki są zaksięgowane. Ogólnie przelew środków z konta bankowego na giełdę Bitbay jest banalnie prosty, bo jest to tylko i wyłącznie zwykły przelew z naszego konta bankowego. Z tym, że należy pamiętać, tak jak mówiłem wcześniej, zawsze wpisywać poprawnie tytuł przelewu oraz odbiorcę. To są dwie podstawowe rzeczy, które gwarantują ci, że ten przelew dojdzie. Teraz pokażę Wam, jak kupić za te moje 100 zł pierwsze kryptowaluty. W tym celu należy przejść w zakładkę giełda oraz w tym oto oknie wybieramy kryptowalutę, którą chcemy kupić oraz w jakiej parze walutowej. Para walutowa to nic innego jak środki, za które chcemy zakupić daną kryptowalutę. Tak jak tu widzimy Bitcoin do PLN, to znaczy, że chcemy kupić bądź sprzedać Bitcoina za złotówki i na odwrót. Po rozwinięciu tego paska, tutaj wybieramy sobie z jaką parą walutową chcemy zrobić transakcję. W moim przypadku PLN, -y, czyli polskie złotówki. Oraz wybieramy kryptowalutę, którą właśnie chcemy zakupić za te złotówki. Ja będę kupował bitcoina, także klikam na BTC. Na stronie giełdy możemy również zobaczyć takie dane jak ostatnia kwota, za którą był kupiony bitcoin, wolumen, czyli dzienny obrót na tej parze walutowej, najwyższa kwota w ciągu 24 godzin, za którą został zakupiony bitcoin oraz najniższa kwota. W tym miejscu mamy nasz portfel bitcoina który pokazuje nam, ile aktualnie mamy bitcoinów, ile to jest w przeliczeniu na złotówki. Po prawej stronie możemy zobaczyć ostatnie transakcje, czyli za ile zostały zrealizowane ostatnie transakcje oraz ilość bitcoinów, która została zakupiona za tą właśnie kwotę. Moje oferty oraz historię zaraz Wam wytłumaczę przy, zrobieniu, przy robieniu transakcji. Przejdźmy teraz do zakupu. Możemy odróżnić trzy metody. Kupna lub sprzedaży. Wystaw ofertę, szybka transakcja oraz stop market. Wystaw ofertę polega na tym, że sami wpisujemy kwotę, za którą chcemy kupić bitcoina, i czekamy, aż kurs cenowy dojdzie do tego momentu i ktoś będzie chciał sprzedać swoje bitcoiny za tą cenę, którą my ustawiliśmy. I analogicznie, przy sprzedaży wystawiamy ofertę, za którą chcielibyśmy sprzedać naszego bitcoina, oraz czekamy, aż kurs Cenowy będzie osiągnięty i ktoś będzie chciał kupić naszego bitcoina za tą kwotę. Szybka transakcja to nic innego jak kupić bądź sprzedać bitcoiny po aktualnym kursie to znaczy nie aktualnym kursie, taki jest ogólnie na giełdzie tylko po aktualnym kursie, jaki aktualnie jest w orderbookach. Na pewno ta forma kupna i sprzedaży nie jest polecana przy większych ilościach bitcoinów czy też złotówek, które chcemy aktualnie kupić albo sprzedać i już Wam tłumaczę dlaczego. Jeżeli chcesz kupić bitcoiny i wpisujesz na przykład, chcę kupić szybko 10 bitcoinów, i tu możemy zobaczyć, że wydam około 313 421 zł. I jak możecie łatwo zobaczyć, jest to znacznie wyższa kwota niż ostatnia kwota oferowana przez sprzedawcę bitcoina. Polega to na tym, że te 10 bitcoinów zabiera te wszystkie bitcoiny, które są w order booku, oraz uśrednia naszą cenę do góry. Ponieważ tu zabierze 2,75 bitcoina, tu zabierze 3 bitcoiny już za tą cenę. Tu akurat jest order book na 27 bitcoinów za 31 400, prawie złoty. Ale jakby nie było tutaj tego zlecenia, to zobaczcie, że dalej byłyby wyczyszczane zlecenia za 31 400, 31 500, 1 bitcoin. I już ponad 31 500 ta średnia by się znacznie zwiększyła. Dlatego przy większych ilościach bardziej opłacalne jest po prostu ustawić ofertę. Bądź kupować na różnych giełdach za podobną kwotę. Tak samo przy sprzedaży. Jeżeli będziesz chciał sprzedać szybko bitcoiny, wpisujesz tu ile bitcoinów chce sprzedać. Oraz wszystkie pozycje, które są na kupno, zostaną czyszczone, aż będzie uzbierane te twoje 10 bitcoinów. Zobaczcie, jak tu jest. 0.003, 0.6, 0.009, 0.3. Zobaczcie, 10 bitcoinów, jak ustawimy, otrzymamy około 309 tysięcy złotych. Gdzie pierwsza cena to 31, prawie 300. Także to jest na pewno niepolecane. Przy małych kwotach tam 0.1 bitcoina jak najbardziej, ale przy 10 bitcoinach już ta forma zakupu i sprzedaży nie jest opłacalna. Następna zakładka to Stop Market. Jest ona dostępna tylko w wersji Pro, bitbeja Pro. Nie będę tutaj za bardzo omawiał, powiem tylko, że działa to na zasadzie takie jak Stop Limit lub Stop Loss. To znaczy, jeżeli masz bitcoiny. I obawiasz się spadków, to ustawiasz sobie, że jeżeli cena spadnie poniżej 30 tysięcy złotych, to komputer automatycznie wystawi ofertę sprzedaży Twojego bitcoina za 29,900, żebyś nie był stratny, jeżeli ta cena pójdzie dużo niżej. Ja Wam pokażę, jak kupić bitcoiny formą wystaw ofertę i taką też formę Wam polecam. Jak chcę kupić, czyli interesuje mnie tutaj ta zielona rubryka. Pierwsza to jest. Kurs PLN, czyli kwota, za jaką chciałbym tego bitcoina kupić w złotówkach, oraz ilość bitcoinów, jaką bym chciał zakupić za tę właśnie kwotę. I ostatnia pokazuje wartość całego zakupu. Jeżeli chcę to zrobić szybko, to klikam po prostu na cenę 30 985 oraz wpisuję, ile tych bitcoinów chcę kupić. Jeszcze tylko tutaj muszę zmienić portfel, ponieważ tu mam ustawiony portfel PLN, a muszę go zmienić na portfel mój. Na który przelałem środki z banku. Zatwierdź i już mam. I tu widzimy pewną różnicę. Ludzie, którzy chcą, którzy chcą kupić bitcoina, oferują troszkę niższą cenę niż ludzie, którzy chcą go sprzedać. Możesz kliknąć bezpośrednio tu, jeżeli chcesz od razu zakupić swoje bitcoiny, i kliknąć kup wszystko, bądź ustawić dowolną kwotę bitcoina, jaką chcesz kupić. Bądź też, tak jak wcześniej mówiłem, możesz ustalić swoją własną cenę, powiedzmy 30 500. I tą samą ilość bitcoina kupimy za niecałe 2 zł taniej. Ja kliknę kup wszystko za tą kwotę 30 500 oraz klikam kup. W tym momencie w moich ofertach pojawiła się właśnie ta oferta. Kupna 0,0032 bitcoina za kwotę 30 500 zł. I pozostało nic innego jak tylko czekać, aż cena kursu dojdzie do tej ceny oraz moja tr transakcja zostanie zrealizowana. Jeżeli sądzisz, że cena już nie spadnie i nie chcesz czekać, możesz anulować tą ofertę oraz kliknąć ostatnią, która jest oferowana przez osoby sprzedające Bitcoina, kliknąć albo kup za wszystko, albo wpisać ile Bitcoinów chcesz kupić za tą kwotę oraz klikasz kup. Zobaczcie, że cena tak szybko się zmienia, że moja oferta pomimo tego, że kliknąłem ostatnią kwotę, nie została zrealizowana i jest w miejscu na oczekiwanie. Jest tutaj. 31 132 tysiące. To spróbujemy jeszcze raz. Anulować. Usuń. Ostatnia kwota. Kup wszystko. Kup. Poszło. W taki właśnie sposób kupiłem 0,0031 bitcoina za 100 zł. Zostało mi 1 grosz na moim koncie i te bitcoiny, które zakupiłem. W celu sprzedaży bitcoina jest analogiczna sytuacja. Wpisujemy kurs złotówki bądź ustawiamy cenę za którą chcielibyśmy sprzedać i też możemy kliknąć sprzedaj wszystko za tę cenę i możemy zobaczyć, że otrzymamy 99 złoty 14 groszy. Zł. Bądź możemy wpisać tu wyższą cenę i czekać, jeżeli myślimy, że cena wkrótce urośnie, czekać aż ta cena urośnie oraz nasz Bitcoin zostanie automatycznie sprzedany. I teraz podstawową kwestią, jeżeli zakupiłeś swoje pierwsze kryptowaluty, to powinieneś mieć gdzie je trzymać. Najlepiej polecane są portfele sprzętowe, takie jak Ledger Nano S, Nano X, bądź Trezor. Ale jeżeli nie chcesz kupować takiego portfela, to są specjalnie dedykowane portfele do różnych kryptowalut, do tokenów ERC20, czy też do Bitcoina. Pamiętaj, żeby nigdy nie trzymać żadnych kryptowalut, ani żadnych tokenów na giełdzie, ponieważ nigdy nie wiesz, czy ta giełda jutro będzie istnieć, czy nie zostanie zhakowana, czy nie będzie miała jakichś problemów finansowych. A w historii kryptowalut i nie tylko mieliśmy już takie sytuacje, że ludzie potracili swoje środki, które trzymali właśnie na giełdach. Jeżeli masz jakieś pytania co do zakupu czy sprzedaży kryptowalut, lub pytania o portfele, czy jakieś inne kwestie związane z kryptowalutami, to śmiało zostaw je w komentarzu pod tym filmem, a postaram się na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!